Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowe Środy. Tak jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu, dzisiaj będziemy prezentować tablicę rejestracyjną z wyspy Wielkanocnej. Tablica, którą tutaj widzicie, przyszła do nas w takim stanie, jakby tu powiedzieć. Ktoś próbował ją reanimować, odnawiać, lecz mu się troszeczkę nie udało, ze względu na to, że tablica była cała pomalowana srebrzanko i miała bordowe takie znaki. Ja postanowiłem tablicę troszeczkę, że tak powiem, po swojemu odnowić, przywrócić do stanu oryginalnego i chemicznie zdejmowałem z niej farbę, co tutaj też troszeczkę widać, bo miejscami jest do gołej blachy zdjęta farba, a miejscami tutaj, co widać, ten pomarańczowy, ciemny kolor to jest oryginalny. Oryginalna farba, która na tej tablicy powinna być. To, co tutaj widzicie, taki jaśniejszy kolor, i miejscami taki srebrny. To mm, jest kolor, który jest po prostu mm, nieoryginalny, bo tak jak mówię, ona powinna być cała pomarańczowa, mieć czarne znaki, e, a mm, ktoś tutaj ją malował, ale tutaj zacznę od początku, ona była na początku srebrna, po zdjęciu e, jednej... E, Warstwy farby, okazało się, że ktoś ją pomalował na pomarańczowo jasno, to tutaj widać miejscami, że taki jasny pomarańczowy kolor przebija. To był drugi raz, była zdjęta farba, no i trzeci raz to został ten oryginalny lakier, farba, która była tablica na początku pomalowana. Ja już ją w takim stanie zostawiłem. Nie zdecydowałem się na to, aby tablicę odmalowywać na nowo. Dlaczego? Dlatego, że ona też opowiada jakąś swoją historię i uważam, że nie powinno się tego zmieniać. Wiadomo, że fajnie jest mieć tablice, które są w ładnym stanie, ale tablice opowiadają też historię, jak były używane, jak tam jeździły na tych samochodach. Dlatego ja po prostu nie chciałbym tego zmieniać, tylko chciałbym to zostawiać razem, że tak powiem, z tablicą, żeby tych tej Historii nie pisać na nowo. Co ciekawe, z tego co śledziłem informacji na temat tablic rejestracyjnych z, Wysp Wielkanocnej, z Wyspy Wielkanocnej, to tablice były wydawane od 79 do 84 roku, także nie były długo wydawane, też podpierałem się tym, jakie inne tablice są w różnych kolekcjach, a także to, co można spotkać w książkach. Także na tej podstawie udało mi się to, że tak powiem, ustalić. Ja z tego miejsca chciałbym zaprosić Was na kolejny film, a już za tydzień pokażemy tablicę rejestracyjną z Japonii. Ale z tablicą też będzie jedna fajna historia związana. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli jeszcze nas tutaj nie obserwujecie na Facebooku i na Instagramie, to zapraszam Was do tego. I tak jak wspominałem ee, w poprzednim filmie, na naszej stronie internetowej na bieżąco dodajemy wszystkie eksponaty, które dochodzą do kolekcji naszego muzeum. Także też zapraszam Was do obserwowania naszej strony. Pozdrawiam Was serdecznie.